19 miejsce w Małopolsce na ponad 330 przedsiębiorstw. To wyróżnienie, które otrzymała firma Novi miesięcznika Forbes. Została ona doceniona w kategorii średnich przedsiębiorstw. To drugie w tym roku wyróżnienie dla firmy z naszego regionu. Wcześniej jej właściciele Grzegorz Pietrzak i Andrzej Kędroń otrzymali Gazelę Biznesu, konkursu, który organizuje Puls Biznesu. Działająca od 2017 roku spółka zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym, jak również pracami konstrukcyjnymi. Świadczy usługi w zakresie przygotowania profesjonalnej obsługi oraz wykonawstwa inwestycji budowlanych. Jesteśmy w tym tygodniu po odbiorze nagrody miesięcznika Forbes, Diamenty Forbesa 2024. Jesteśmy zadowoleni, jest to nasza druga nagroda w tym roku. Postanowiliśmy się zgłosić do tego plebiscytu, jak i do plebiscytu Gazel Biznesu, który jest najstarszym plebiscytem biznesowym w tym kraju, w celu jakby sprawdzenia naszej firmy, sprawdzenia samych siebie, na jakim jesteśmy poziomie firmy i co prezentujemy, jacy jesteśmy transparentni. I dla pracowników naszych, którym trzeba tutaj podkreślić w tym momencie, że to jest kluczowa sprawa jakby tych nagród i dostania tych nagród, to jest praca całego zespołu, począwszy przede wszystkim od pracowników fizycznych, którzy jakby nie było, są częścią napędową, wykonawczą tej firmy poprzez inżynierów, kierowników, administrację, kosztorysantów, jak i ludzi towarzyszących pracowników o różnej jakby zakresie pracy. Także tu chciałbym w naszym imieniu całego zarządu, właścicieli podziękować przede wszystkim, że te nagrody, te wyróżnienia, które dla nas jako właścicieli firmy, która powstawała od niczego, tak bez żadnego zaplecza i ciężką naszą pracą dochodziliśmy do tego, w którym miejscu jesteśmy. To też jest pokazanie transparentności dla inwestorów i potencjalnych klientów. Też chcieliśmy pokazać, że my nie boimy się tego, żeby nas sprawdzali, prześwietlali, żeby nam sprawdzali nasze zobowiązania, nasze płynności, bo to też na tym polega. Te właśnie plebiscyty pokazują właśnie taką transparentność firmy. Nie boisz się, pokaż się, nie? Pokaż, na co cię stać, co możesz, bo też inni patrząc na to będą wiedzieć, o, mam partnera mocnego, nie? To dla nas był takie też sprawdzenie, taki trochę turniej. I powiem, no takie popatrzenie, jak widzą nas inni, bo to, że my sami jesteśmy z siebie zadowoleni, no to kluczem do sukcesu jest być z siebie zadowolonym i robić to, co się kocha, czy coś, co się lubi. Natomiast to było dla nas takie sprawdzenie i pokazanie nam, że no jesteśmy mocni. Dla inwestorów z coraz wyższej spółki, bo też obsługujemy coraz mocniejszych inwestorów, coraz większe spółki, coraz większe inwestycje robimy. To też jest takie pokazanie, że jest młody partner, młodzi właściciele, młoda firma, a jednak przez te parę lat pokazała, że jest dobrym kontrahentem, dobrym partnerem do biznesu. Proszę powiedzieć, jak się buduje taką wiarygodność? W ogóle historia firmy jest naprawdę długa i pewnie by nam brakło dzisiaj czasu, żeby to wszystko opowiedzieć, ale tak w skrócie powiem, że firma Novi powstała poprzez tak naprawdę scalenie dwóch firm. Mojej firmy pierwszej, która zaczęła sama tą część budowlaną w 2017 roku, no i po kilku miesiącach takiej pracy jakby na samemu dojrzałem do tego, że po prostu jest możliwość, tym bardziej przyjaciel i wspólnik, od lat współpracowaliśmy razem, no i podjęliśmy wspólną decyzję taką po mojej propozycji dla Grzegorza, żeby otworzyć coś razem, iść tak już razem, powiedzmy, przez życie trochę. No i podjęliśmy decyzję w grudniu o powstaniu właśnie spółki z dwóch firm. I powstało Novi w grudniu 2017 roku. Na wtedy zaczynając mieliśmy no, 12-14 osób, które tak naprawdę przeszły z firmy tej pierwszej jakby jednoosobowej. Którzy tak naprawdę z tych 14 ludzi zaczęło ze mną od początku, bo tam były pewne zmiany zawodowe, poszli za mną, że tak powiem. No i w grudniu powstało Novi. Zaczynaliśmy w kilkanaście osób. No, jest 6 lat działalności, trudnych decyzji, trudnych okresów, dużo pracy. No, na dzisiaj stale współpracujących ludzi jest około 500 osób na ten moment, z czego około 250 to są pracownicy stale współpracujący na umowach o pracę, umowach B2B, a resztę to są w różnych stosunkach pracy, czy też małe firmy, małe brygady, którym my od lat jakby zapewniamy pracę. Od początku firmy zapewniamy ciągłość pracy, czyli my uznajemy ich jak za
naszych. No, to także na teraz około 500 ludzi mamy, którzy pracują z nami cały czas. I to mówię o stanach surowych. My przeszliśmy długą drogę przed tą firmą. Grzegorz prowadził firmę bardzo dużą, hydrauliczną, przez lata rozwijał ją sam też od niczego. Ja znowu swoją ścieżkę zawodową przeszedłem w kierowniczeniu, w nadzorowaniu prac inwestorstwu zastępczemu, więc naszym celem było zbudowanie takiej nowej jakości budownictwa, nowej obsługi inwestora, nowego podejścia takiego nawet nie tyle, że jako my jesteśmy wykonawcą, tylko my staramy się przy każdej inwestycji być partnerem inwestora. Pokazać mu, co możemy robić lepiej, co możemy zrobić taniej, a tak samo dobrze, co możemy zamienić z naszego doświadczenia wykonawczego, co wpłynie korzystnie na finanse, a nie wpłynie niekorzystnie na budynek. Więc jakby takim naszym nurtem od początku była taka nowe budownictwo. Tak, o. Także też ta nazwa ma kilka znaczeń, poprzez to, że to każda litera ma swoje znaczenie, to też nazwa cała jako nowi, bo byliśmy nowi i weszliśmy z takim nowym, świeżym podejściem do budownictwa i staramy się to cały czas jakby kontynuować i też rozbudowywujemy firmę w różnych jakby zakresach. Takim pierwszym wyzwaniem, które nas napotkało po okresie 3 lat naszego działania, była pandemia, która spowodowała destabilizację rynku materiałów budowlanych. Była też niepewność odnośnie kontraktów, czy klienci, inwestorzy wstrzymali swoje plany inwestycyjne, swój rozwój. Zaraz po pandemii wybuchła wojna, która tak naprawdę była drugą taką sytuacją, którą napotkaliśmy. To też doprowadziło do kolejnych destabilizacji rynku. Dostawcy materiałów zrywali kontrakty, które mieliśmy podpisane na dane realizacje. To był taki okres naprawdę ciężki, bo ceny materiałów rosły z dnia na dzień. Ciężko było nadążyć za tymi podwyżkami. No ale to też udało się wam przetrwać. Tak, no udało się nam, pokazało to, że tak naprawdę jacy jesteśmy mocni może w tym, co robimy. I to tak naprawdę wprowadziło, dało nam takie doświadczenia, które teraz wykorzystujemy w bieżącej działalności, że z wyprzedzeniem potrafimy sobie zarezerwować, stworzyć lepiej te kontrakty, te umowy z tymi dostawcami, żeby już nie było takiej sytuacji, jak to miało miejsce podczas wojny, zrywania kontraktów. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje realizujecie, bo tutaj troszkę pan Andrzej napomknął, że to nie tylko budownictwo. Tak jak Andrzej wspomniał, nie tylko budownictwo. Chciałem jeszcze podkreślić, że tak naprawdę takim naszym pierwszym dużym kontraktem dla tak małej firmy, bo w 2019 roku podpisaliśmy bardzo duży kontrakt na około 50 milionów na budowę enklawy Polany w Kościelisku. Tak naprawdę inwestor w firmie, która była na rynku niecałe 2 lata, zaufał z tak dużym kontraktem. A to się znowu przełożyło później na coraz większe zlecenia, coraz więcej dużych, że tak powiem, kontraktów. Nie? Obecnie realizujemy kontrakty mniejsze od, nie wiem, osiedli domów po budowę hoteli, po kilkaset pokoi. Nie? Sporą też waszej działalności tworzycie tutaj po prostu na rynku miasta Limanowa. Tak, zrealizowaliśmy 2 inwestycje deweloperskie. Teraz jesteśmy w trakcie uzyskiwania kolejnych pozwoleń na budowę. Także w najbliższym czasie obserwujcie nasze social media. Będą tam podawane informacje. Zachęcamy do śledzenia nas. Ta praca przynosi satysfakcję? Znaczy, ja się śmieję, że ja nigdy nie byłem w pracy, bo jak się coś kocha, co się robi, to się nie jest w pracy. Ja budownictwem interesowałem, zamiłowanie do budownictwa zaczęło, nie ma co mówić, dopiero na studiach. Uwielbiałem to po prostu, zapach betonu i brud od rdzy, to było coś pięknego. No do dziś to wspominam i nieraz by człowiek się wrócił. No ale jestem zadowolony i to jest dla mnie pasja też, to nie jest tylko praca i zawód. Także mi trudno powiedzieć, czy mi sprawia satysfakcję, sprawiało zawsze. Sporą też część państwa działa przekuwacie na rynek lokalny, wspierając różne inicjatywy. Dlaczego? Pytanie trudne, natomiast mam na nie odpowiedź. Dlatego, że my zaczynaliśmy od niczego i wiemy, jak różnie może wyglądać życie. Jesteśmy w jakimś miejscu dzięki naszej pracy, natomiast też nie zapomnieliśmy, że trzeba pomagać. I to są różne inicjatywy, i sportowe, i wspieramy klub sportowy.
bo dość mocno Kyokushin, Limanowski Klub Kyokushin Karate. Wspieramy zawodników sportów walki, wspieramy bokserów. Różne inicjatywy takie sportowe są, natomiast też dużo mamy inicjatyw takich charytatywnych, o których też wszystkich nie mówimy, bo to też nie chodzi o to, żeby mówić o wszystkim, bo to nie, my nie musimy marketingu robić na tym, że pomagamy. My pomagamy po cichu, my pomagamy różnym ludziom i w domach dziecka, i różne eventy. Dużo o tym mówić. Pomagamy, lubimy pomóc, wiemy, że ta pomoc do nas wraca i też jesteśmy świadomi tego, że dzięki tej pomocy jesteśmy, może jesteśmy, że to się wraca, no tak uważamy. Raz pomożesz, 10 razy może ci się wrócić i trzeba też widzieć ludzi w koło. To nie chodzi tylko o to, że trzeba zdobywać sukces i trzeba tylko patrzeć na siebie, no nie. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy i każdy może pomóc. To nie chodzi o skalę pomocy. Każdy może pomóc w takiej skali, jakiej może pomóc. Ktoś może pomóc poprzez jakieś czyny, pomoc fizyczną, ktoś finansowo, różnie można pomagać. Dlatego ja tu na teraz powiem, że Firmanowi lubi pomagać, chce pomagać i będzie pomagać. I pomagajmy wszyscy. W jakim kierunku chciałby pan, aby firma się rozwijała, bo założy się, że też są plany na przyszłość, bo to też wyznacza kierunek rozwoju firmy. Plany są, planów mamy dużo, też jest wprowadzanych i też częściowo już realizowanych kilka startupów, kilka pomysłów. Mamy bardzo duże plany rozwojowe i to nie tylko jakby cała grupa Novi, bo grupa Novi to nie jest tylko Novi. Grupa Novi to jest kilka firm, firma produkcyjna, teraz wchodzimy z firmą wyposażeniową, może tak bym powiedział, może nie do końca dobre słowo, natomiast jeżeli chodzi o też budownictwo wewnątrz, też jesteśmy troszkę już dewelopersko działamy, mamy za sobą też dwie inwestycje zrobione ze skutkiem bardzo dobrym na terenie miasta, mamy też kilka jakby nieruchomości na terenie miasta, które też chcemy procedować. Także no, rozwojów jest dużo, znaczy planów na rozwój jest dużo, ale za wcześnie o tym, żeby mówić. Trzeba śledzić nasze social media, trzeba śledzić nasze strony internetowe. Dużo się dzieje wewnętrznie, dużo mamy pomysłów i jeszcze dużo będzie o nas słychać z nowymi rzeczami, które mamy nadzieję ze skutkiem pozytywnym wprowadzimy na rynek. Dzięki naszym pracownikom i kadrze, która z nami współpracuje, możemy liczyć na dalszy rozwój naszej działalności. Chciałbym z tego miejsca im podziękować i mam nadzieję, że współpraca, która nas do tej pory łączy, że będzie łączyła nas przez wiele lat.